одна в Армена, принцесса, катара. Если бы хотел одним зданием подсумовать мое житие, то вообще целый час бы задержало и залежит только на зрозумению той целой справы, якой есть Бог, свят и люди, зрозумению властиве на наивысшем уровне. Кантуада бере ирия, перласко бере негарра, бере биотца гарбига, усо шуриада. Czy ważniejszy jest kielich, czy substancja, którą on zawiera? Oczywiście, że ważniejsza jest substancja, ale jakby nie było kielicha, gdzie byłaby ta substancja? Bo choćby się Bóg i 100 razy narodził w betlejemskim żłobie, biada ci biada, póki nie narodzi się w tobie. Bogoczłowieczeństwo. Człowiek ma czcić bóstwo, czy mieć je w sobie, stać się nim? To się nie wyklucza. Podstawowy nakaz Chrystusowy, a przynajmniej oświadczenie, klejt powiedziałbym, jest w Ewangelii świętego Jana, gdzie Chrystus mówi do ludzi, bogami jesteście. Jak sądzę, należy to rozumieć, trzeba z jednej strony, jakby od jego, w jego oczach już są bogami, no, w naszych oczach wiemy, że jesteśmy potencjalnie, że mamy w nas tą iskrę boskości, ale musimy ją dopiero rozwinąć, czy się z nią identyfikować. Munduko argia deitzen dizute printzesa katara. Ideałem jest pewien raj, pewien Schlaraffenland, prawda, kraina pieczonych gołąbków. Do tego chcielibyśmy wrócić, ale zawsze zwracać trzeba uwagę na to, że cały kodeks religijny, chrześcijański, ma Stary Testament, Nowy Testament, zaczyna się od raju i nie ma powrotu do raju, bo raj jest tam, stoi cherubin z mieczem ognistym. Czekamy na Nową Jerozolimę. A właśnie, na końcu jest Nowa Jerozolima, czyli mamy iść naprzód, a nie cofać się do raju, bo wtedy, zacytuję inne antyczne powiedzenie, na zwalonych ołtarzach mieszkają demony. I wtedy, cofając się, spotykamy demony, a nie raj. Guztietatik, derre.